idziemy jak zawsze na oślep. Będziemy, po prostu wejdziemy sobie w jakieś alejki, wybierzemy trasę zieloną lub czerwoną. Zgodnie z mapą, aż dojdziemy do Placu Świętego Marka. Tak. Więc co? Idziemy. Tak jest, wyruszamy. Do naszej przerwy na lunch. Gdzieś będziemy musiały wyhaczyć fajne miejsce, usiąść, przekąsić to, co sobie przygotowałyśmy na dzisiaj. Więc szukamy. Czy to nie dziwne, że w Wenecji można nawet wejść w zaułek, gdzie nie ma ludzi? Można znaleźć takie rzeczy. Można nawet w sobotę. Nawet w sobotę, w godzinie szczytowej. Chociaż uwaga, u nich szykuje się teraz jasna. No tak. Przed nami pranie i to też musi się zawsze znaleźć na filmie, więc uwaga. Nie wolno jeść na schodach, murkach, ani jakichś innych dziwnych miejscach w Wenecji. Jednak obalimy trochę ten... tą zasadę, o tak. Mamy loda, pokaż. O. Mamy loda, piechota. Mamy lody. Marakuja. Delicious. Po 17 latach dotarłyśmy na plac Świętego Marka w Wenecji. Dobra, to przejdźmy się w takim razie kawałek.
ostatni dzień w Wenecji, tak naprawdę to już jest wieczór i cieszymy się, że wracamy do domu. Idziemy sobie przy Grand Canale. Grand Canale chciałam powiedzieć. Grand Canale? Grand Canale? Wielkim kanale? Jakoś tak. Żegnamy Wenecję, kanały, mostki, włoski klimat,